Cześć, tu Olga Bielska. Zapraszam serdecznie. Chwilkę poczekamy jeszcze. Zapraszam na live. Cześć Helena. Cześć Wanda, Ewa, Jola, Agnieszka. Cześć Olga. Olga pomoże mi tutaj dzisiaj. Będzie linkowała do sklepu. Bo tak jak mówiłam, raczej tak jak napisałam w poście na Facebooku, będzie to praca oparta na produktach Finabar i Lindy's Gang. Cześć Dorota. Cześć Olga. I te produkty, jak wiecie zapewne, jeżeli obecnie nie występują w sklepie Retro Craft Shop, to możecie je sobie zamówić w przedsprzedaży. Cześć Renata. Maria, Beata. Poczekamy jeszcze sekundkę, bo jeszcze chyba nie ma 22:30. Czy już jest? Zerknę. U mnie nawet jest 31. Hej Marta, więc będziemy zaczynać. Agnieszka. Na początek może kilka słów o bazach. Będą to HDF-ki odlaserowelowe. W tej chwili są to dwa elementy, ale skleję sobie je w jedną całość i dzięki temu uzyskam taką bardziej trójwymiarową bazę składającą się z dwóch warstw. I pierwszym, że tak powiem, medium będzie pasta modelująca, ale jest to dość mało popularna u nas. Jednak bardzo fajna, zaraz się przekonacie. Plaster pastę. Plast to jest pasta modelująca, ale ma też trochę inne właściwości niż ta pasta, którą wy już, wydaje mi się, znacie. Zobaczcie, ona jest dużo bardziej gęsta. Ale do tego jeszcze wrócę za chwilę, jak już zacznę nakładać, jakie są jej właściwości. Cześć Jakub. Maska, jakiej użyję, to maska od Finabar. Jeden z moich ulubionych wzorów. I pierwszą rzeczą, jaką będę chciała zrobić, to właśnie nanieść tą pastę na te bazy. Użyję do tego takiego silikonowego stempla, tego, Boże, nie stempla, tylko no, coś takiego jak szpachelka a la pędzel, ale fajne do nakładania różnych past. Z tego względu, że jest to taka elastyczna i daje lepsze możliwości dotarcia w zakamarki niż po prostu taka zwykła metalowa czy plastikowa szpachelka. Dlatego tym pędzelkiem bardzo fajnie się nakłada. Zacznę może od nałożenia na tą łatwiejszą część, czyli na tą mniejszą. Układam sobie maskę. Dlaczego ta pasta jest fajna? Bo jest gęsta. Zobaczcie. Bardzo gęsta jest. Może nie jest w nakładaniu tak łatwa jak te pasty kremowe takie, nazwijmy je, bo jest może trudniej ją nabrać, troszkę trudniej rozprowadzić. Ale dlaczego jest fajna? Ponieważ schnie szybko, jest twarda, bo taką normalną pastę modelującą, to nawet jak ją wysuszymy, to ona jednak jest jeszcze przez jakiś dłuższy czas mokra. Ta pasta natomiast wysycha i twardnieje dużo szybciej.
Dlatego jest to też moja ulubiona pasta. I ona z tego względu, że jest gęściejsza niż takie tradycyjne pasty, to nam nie podcieka pod maskę. Dużo, dużo lepiej mi się wydaje, ten wzór się odbija. Za chwilę się przekonacie, jak oczywiście czegoś nie popsuję, bo to też się może zdarzyć. Czyli rozprowadzam. Tutaj też mogę sobie pozwolić na takie, tak jak ja to robię, ciapanie z tą pastą, że tak ją sobie tutaj powoli rozprowadzam po całości, gdzie raczej tą rzadką pastą to nie byłoby to możliwe, ponieważ podciekałaby pod maskę, byłoby ryzyko, że ten wzór wyjdzie nierówno. A tutaj ta gęsta masa tak jakby przykleja mi tą maskę do bazy i zapobiega przesuwaniu się. I teraz odkleimy sobie. I teraz tą drugą część jeszcze. Ale zanim to muszę tutaj sobie to delikatnie jeszcze wyczyścić. Trochę będzie drgało, bo stół mi się trzęsie przy tym czyszczeniu. Teraz nałożę na ten trudniejszy momencik, bo to miało być w poziomie, to tak. Czyli na tą trudniejszą, tutaj z tego względu, że tu jest otwór w środku, to minimalnie będzie trudniej nałożyć tą pastę. Ale myślę, że jakoś dam radę. I też jak widzicie, nie robię tego jakoś mega super dokładnie, że ja to tak nazywam od deski do deski, tylko tak raczej niedbale. Po całej bazie jednak nie staram się tego robić zbyt dokładnie. Dużo fajniej wydaje mi się, że wygląda taki wzór właśnie niedbale nałożony, niż gdy nakładamy go równo na całą powierzchnię. No, to wszystko zależy od pracy, jaką wykonujemy, prawda? Jeżeli lubimy, że tak powiem, taki równy wzorek, to jak najbardziej możemy taki stosować. Jednak mnie się wydaje fajniejszy, gdy to jest tak niedbale nałożone. I tutaj jeszcze na ten kawałeczek. Tutaj i tak większość tego wzoru będzie zasłonięta całą kompozycją. Jednakże gdzieniegdzie w zakamarkach ten wzór będzie widoczny. Dlatego chcę go nałożyć, żeby nie było gdzieś, że jest puste miejsce. Ok. To sobie na razie odłożę i muszę
Muszę sobie maskę jeszcze raz przeczyścić, bo jak tego nie zrobię, to będzie niedobrze, bo zaschnie i będzie strata. Dlatego szybciutko ją sobie tutaj wyczyszczę. I teraz moment, że tak powiem, najmniej ciekawy, bo muszę to podsuszyć. Zobaczcie, naprawdę niedługo, prawda? Bardzo krótko, a to już jest właściwie twarde i można na tym pracować. Nie ma tutaj ryzyka, że coś się rozmarzy. Naprawdę polecam. Jak ktoś nie lubi czekać, ta pasta jest naprawdę świetna. Drugi etap to oczywiście gesso białe, czyli w tym przypadku heavy gesso, white, również od Finabar. Czemu gesso? No gesso to po pierwsze, żeby zabezpieczyć tutaj naszą bazę, żeby zwiększyć przyczepność mediów, dlatego że tak jak tutaj akurat ta baza jest dość śliska i wydaje mi się, że raczej większość mediów by z tej bazy po prostu spływała, dlatego musimy ją zagruntować i cienką warstwą, dlatego że nie chcę sobie pozapychać tych wzorków, które już mam tutaj zrobione z tej pasty, dlatego rozprowadzam najpierw gesso na papierze, a potem dopiero cienką warstwą maluję bazę. Też nie staram się całkowicie na biało tego zamalować, żeby ten taki naturalny kolor tego HDF-u był widoczny. Czyli tak właściwie równomiernie, cienką warstwą. Powolutku muszę to dokładnie pokryć. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie. Ja postaram się odpowiadać w miarę swoich możliwości.
dzisiejsza praca będzie się właściwie składała głównie z odlewów, z foremek finabaru, z kilku innych też, ale głównie będą to foremki finabar, te najnowsze, które mnie urzekły niesamowicie i są moimi odtąd moimi ulubionymi. Ale to już za chwilkę, jak już zagruntuję tego HDF-a, to za chwilę przejdziemy do foremek. Pokażę Wam te foremki i jak wyglądają. W moim przypadku będą to odlewy z żywicy. Ale również świetna jest do tego taka lekka masa. Ona się nazywa, właściwie nie ma nazwy. Taka jest w srebrnych opakowaniach, w kilku różnych sklepach można ją kupić. Fimo też się sprawdza, ale jednak wolę tą bezbarwną. Znaczy nie bezbarwną, tylko taką w tym srebrnym opakowaniu, beznazwową taką. Ale najbardziej przypadło mi do gustu jednak ta żywica. Tu od środka też sobie zabezpieczę i brzegi, żeby to jakoś ładnie było wykończone. Trochę mam utrudnienie, jak tu z tym pędzlem pracować, bo mam telefon dość nisko. Jakoś sobie muszę radzić. Ponieważ się śpieszę, nie robię to jego jakoś tak mega super, super dokładnie, jeśli chodzi o malowanie tych brzegów. Po prostu nie chcę, żebyście się za bardzo nudzili. Już prawie koniec. I została nam ta mniejsza część również cienką warstwą, żeby nie zamalować, nie pozapychać tego wzoru. Wiadomo, bo jak nałożymy od razu dużą ilość gessa po prostu z pojemnika na pracę, to może nam tu powstać taki brzydki kleks i będzie trudno rozprowadzić ten preparat. Dlatego lepiej najpierw na papierze, ja zazwyczaj robię to na ręku, ale już żeby się dzisiaj tak nie ubrudzić jak zwykle, dlatego wykorzystam papier. Tutaj w pogotowiu już mi się rozgrzewa klej na gorąco, bo zaraz będę przyklejać, właściwie sklejać te dwa elementy ze sobą. Dwie części bazy. Użyję kleju na gorąco, dlatego że chcę, żeby to było szybko i mocno sklejone. Ale wiadomo, są również przeciwnicy kleju na gorąco. Twierdzą, że to się może odkleić. Nie, no nie, wcale nie uważam, że może być inaczej. Ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ ja właściwie robię wszystkie projekty dla siebie. Dlatego nie przejmuję się tym absolutnie wcale. Gdyby ktoś chciał, żeby to było bardziej trwałe, no to należałoby użyć na przykład heavy body gel. Wtedy mamy pewność, że żadna siła tego nie rozerwie. Kończę już gruntować ten HDF. I ponieważ to gesso też dość szybko wysycha, dlatego na razie nie będę go suszyć. Odłożę sobie te HDF-ki tutaj na boczek. Dam im chwilę na podeschnięcie.
A opowiem Wam teraz o foremkach. To są odlewy żywiczne, w których się po prostu zakochałam. Ja ogólnie bardzo lubię wszystkie te takie trybiki i różne takie mechaniczne elementy. A wszystkie te cuda są z tych trzech foremek. Nowe foremki silikonowe od Finabar, w których jestem zakochana. One się wyprzedają jak świeże bułeczki, także niektórych już w ogóle nie ma w sklepach, trzeba czekać na następną dostawę. Ale myślę, że jeżeli tylko w hurtowni będą, to na pewno pojawią się też u nas w Polsce. I tak, to są te foremeczki. I jeszcze jeden mały element. Taka dziurka od klucza. I to jest z tej foremki. Ten element. I z tych cudnych elementów będę dzisiaj budowała kompozycję. I dwa takie większe elementy. Ramka, którą kupiłam też bardzo dawno temu w Retro Craft Shop. Myślę, że jak tylko pojawi się jakaś kolejna przedsprzedaż foremkowa, to sklep jak najbardziej będzie mógł te foremki zamówić. Także ona jest świetna, ją sobie wykorzystuję w wielu projektach i jako duży element. Także łamię na mniejsze. I drugim dużym elementem będzie naturalne serducho. Takie realistyczne można by, o, takie słowo będzie lepsze. Czyli realistyczne serce. Bardzo fajne. Też z foremki silikonowej. Na razie sobie te gesso przesunę. Tu sobie odłożę te elementy, żeby mieć pod ręką, żeby były widoczne. A w tej chwili przystąpię do sklejania dwóch elementów, bo gesso już prawie wyschło. Może tam minimalnie je podsuszę jeszcze. Co do żywicy, to zapraszam do mnie później, bo naprawdę nie potrafię sklepu Wam powiedzieć, gdzie je kupuję, więc kto będzie chciał, to napiszcie do mnie, to podam linka, gdzie kupiłam żywicę. Żywica jest dwuskładnikowa, trzeba ją mieszać ze sobą, także to jest prawie że fabryka, produkcja, bo to no nie jest tak wcale prosto to wymieszać. Powiem Wam szczerze, że jak zdarzyło mi się wymieszać nie tak jak powinno i ta żywica mi nie zastygła. Także też trzeba się pobawić trochę z tym. Także jak ktoś lubi, to może jak najchętniej fajne efekty, a jak ktoś lubi szybko, bez przygotowań, no to raczej wtedy ta masa klej, ta lekka, tak zwana piankowa. I to sobie teraz tu przyklejam.
Mam nadzieję, że mi to wyjdzie równo. Ok. Dobra. Może być. Dobra. Mamy to. Teraz gaza. Gaza. Jeden z moich też ulubionych dodatków. Dodaje fajną teksturę. Tutaj użyję jej niewiele. Też będzie mało widoczna raczej. Tylko dla spostrzegawczego oka właściwie. Kilka takich mniejszych kawałków sobie odetnę. I teraz muszę się nad tą gazą troszkę podznęcać. Zgniatam ją sobie. I potrzebuję, żeby tą gazę porwać, żeby uzyskać strzępki właściwie. O, takie fajne właśnie włókniaste kawałeczki. Opa. I jeszcze kawałek. Mamy strzępki. I będę to przyklejać na gesso. Najpierw sobie to ułożę, tak żeby gaza wychodziła od środka na zewnątrz. Nie za dużo. Chodzi o to, żeby było te farfocelki widać, a nie żeby zasłonić cały projekt gazą, prawda? Bo to byłoby bez sensu, żeby zasłonić wszystko. O, myślę, że to wystarczy, aż nadto. I teraz mniejszym pędzlem to też nie ma być jakoś mega super przyklejone, bo to i za chwilę na to pójdą kolejne elementy i po prostu ta gaza będzie trzymała się, będzie przytrzymana przez te koła zębate, które za chwilę będę przyklejać. Dlatego tylko tak odrobinę dociskam gazę przy pomocy tego Gesso White. Papier mi się skończył, więc trzeba tak jak zawsze to robię na ręku,
najwygodniej mi jest rozprowadzać. Tak, Olga tutaj podaje nam link do żywicy. Ja też faktycznie kupuję ją na Allegro. Jednak sprzedawcy wam tej, w tej chwili nie będę mogła podać. Tak, z gazą to tak jest właśnie, że jak się idzie do apteki, to się pytają, czy ma być jałowa. Ja też zawsze odpowiadam nie, bo to do zajęć jakichś tam plastycznych, dlatego panie się, to właściwie moje panie z apteki to już się nie dziwią, już nie pytają, ale na początku faktycznie pytały, czy ma być jałowa ta gaza. Ale nie, to nie musi być po prostu taka metrowa. Mówi się, że gaza z metra i tyle. Ok, czyli troszkę podsuszam. Tak, dlaczego ręka? Bo tak najwygodniej, a poza tym te medium mi w tą rękę nie wsiąka. No i się nie marnuje, a w papier wiadomo, papier wsiąka, zasycha szybko, na ręku jakoś tak, tak mi się wydaje właśnie, że to, że tak mi jest wygodniej, dlatego tak robię. To też już mam podsuszone, mogę przystąpić teraz do przyklejania tych wszystkich cudnych elementów. Rameczka idzie jako pierwszy element. Będę po prostu podglądać sobie, jak to będzie wyglądało i układać pozostałe rzeczy. Czyli po prostu układam sobie na razie bez przyklejania. Na razie sobie tą kompozycję na sucho układam, czyli bez klejenia, żeby się mniej więcej zorientować, gdzie co ma być. Podkładam pod rameczkę. Ona mi się automatycznie unosi do góry. Nazwa mojej pracy? Ja wiem. Myślałam o tym, żeby to jakoś nazywać. Zazwyczaj jak ma praca jakiś tytuł, to wtedy ma ten tytuł, jest po prostu nazwa tej pracy jako tytuł, ale to do nazwy, do samego opisu, jaki się napisu właściwie znajdzie na pracy, to dojdziemy, jak już będzie na to czas. Tak, tu na pewno idzie to. Fajne są te zawijaski właśnie na tej bazie i tak
świetnie właśnie pasują te mniejsze zębatki do tych zawijasków. I to tak fajnie właśnie wygląda z tymi zawijaskami. Tutaj na tym będzie się opierało moje serduszko. I teraz sobie jeszcze podokładam te mniejsze elementy. Może sobie zamienię. Ten wyciągnę. Ten włożę tu. A ten będzie tu. Tu dam gwiazdeczkę. Ten jeszcze taki fajny jest. Może ten... Nie. Raczej nie układamy dwóch tych samych elementów obok siebie. Dlatego zamienimy. Co by tu jeszcze dopasować? Nie, ten tu. To też zamienić musimy. Tu może damy o, taką śrubę. Okej, to tu. Będzie tu. Ten będzie tu. Klucz. Klucz. Jakoś mi ten klucz właśnie na razie nie pasuje. O, tu mam taki mniejszy element, to tu go dam. A klucz to tak jakoś nie mam nic do pary. Musiałabym mieć dwa elementy, żeby mi to pasowało. To mi posłuży jako podpórka do serca, które też będzie wyżej niż cała praca. Będzie wychodziło z tej ramki, to będzie wtedy fajnie wyglądało. Dlatego to będzie tu. Dobra, bo już się zrobiło gęsto, trzeba powolutku zacząć to przyklejać. Czyli zdejmę sobie na razie te elementy, powiem, pierwszego planu, a przykleję sobie te na tło. Staram się to robić tak, żeby ten klej na gorąco nie wypływał na wierzch. Tak jak wspomniałam, gdyby ktoś chciał, żeby to było dużo mocniejsze, to należałoby użyć tego Heavy Body Gel. Ale ja też nie lubię, jak mi się w pracy elementy przesuwają. Dlatego też korzystam z kleju na gorąco, ponieważ jak już przykleję, to już jest przyklejone i nic mi się tu nie przesuwa. A jak użyję żelu, to jednak zanim ten klej złapie porządnie, to wymaga to dłuższego czasu. Tutaj mi trochę ten klej na gorąco wypłynął, dlatego go sobie od razu ściągnę. Ok. Co tu jeszcze jest nieprzyklejone? To jest nieprzyklejone. I tutaj sobie podłożę jakiś mniejszy element, żeby to mi nie wisiało w powietrzu.
tylko żeby było przyklejone. O, to sobie wezmę, tak docisnę. Podobnie z tej strony. Tutaj najpierw taki mniejszy element. I dopiero tu na niego ten większy. Jeszcze to mam do przyklejenia. Jeszcze tu. Sprawdźmy, czy wszystko, nic nie spadło, czyli wszystko. Przyłożę to jeszcze raz. Zobaczę, gdzie tu jeszcze można coś dołożyć. Czyli to na przykład tu. Może trochę tych główek jeszcze śrubkowych. To tu. Jakiś taki mniejszy element będzie lepszy. Albo całkiem tu nie. Już chyba to zostawię tak jak jest w tym miejscu. Ale tutaj sobie na przykład jeszcze na ten duży trybik przykleję taką większą śrubę. To da mi następną warstwę, tak jakby do góry podniesie. I gdzieś bym chciała jeszcze w drugim miejscu zrobić podobnie, żeby było do kompletu. A znowu też bym nie chciała pozasłaniać za dużo. O, może tu. Jest. I może tu jeszcze taki maluśki. Ok. To byłoby na razie na tyle. I zanim przykleję tą wielką ramkę, to muszę sobie to zagessować. Pistolet do kroju na gorąco też kupiłam na Allegro. Nie potrafię wam w tej chwili powiedzieć, jakiej to firmy jest. On jest taki chyba bezfirmowy, mi się wydaje. Gdybyście mieli jakieś pytania, na które teraz nie umiem odpowiedzieć, to piszcie do mnie na priv. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć na wszystkie pytania. Gdyby się coś nasunęło jeszcze,
to podeślę oczywiście linka, może nie do tego samego pistoletu, ale do podobnego, bo ten to już mam i trochę, bardzo długo, ze 3 lata go mam. I po prostu raczej tej aukcji nie znajdę. Ale wiem, że są te pistolety na Allegro, można je spokojnie kupić, także zapraszam potem na priv. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć, to piszcie, ja odpowiem. I znowu, tak jak wtedy, nakładam cienką warstwę na te elementy. Muszę je pokryć gesem. One są białe, nie dlatego, że chcę, żeby były bardziej białe, tylko żeby zwiększyły przyczepność mediów, farb, które będę za chwilę stosować. Inaczej będą wyglądały te odlewy, że tak powiem, suche, niezagesowane, a inaczej i chyba o wiele fajniej będą wyglądały, kiedy te gesso jednak będzie nałożone. Dlatego smyru i malujemy wszystko cieniutką warstwą, znowu, żeby nie narobić glutów, cieniutko, raczej takim właśnie ruchem okrągłym, z racji z tego, że to są kółeczka. Cześć Ewcia! No teraz Marta, niestety ci nie odpowiem, bo nie mogę kliknąć w link, bo gdybym kliknęła, to zaraz by mnie przekierowało do sklepu, a nie chcę, żeby tak się stało, dlatego wszystkie pytania co do linków później, po live'ie. Dobra, mamy to. Delikatnie podsuszymy. Dosłownie chwileczkę. I teraz mogę przystąpić do przyklejenia mojej dużej ramki. Ona już jest, jak widzicie, zagessowana wcześniej. Trochę sobie, że tak powiem, robotę przyspieszyłam. To teraz muszę tylko zwrócić uwagę, w których miejscach ona się styka z tymi elementami. Tutaj sobie jeszcze dołożę. Tutaj co prawda nie ma, nie będzie to widoczne, ale będzie się na tym wspierało, ta duża ramka będzie się na tym wspierała, dlatego sobie tutaj dwa takie żywiczne maleństwa dołożę. I dzięki temu ta ramka będzie się stabilniej trzymała. Tu jeszcze mi ucieka, więc tutaj sobie też jeszcze coś dołożę małego. Co by tu sobie jeszcze dołożyć? Tych to mi szkoda. O, może taki mały guziczek. To sobie dołożę jeszcze ten guziczek. I teraz zobaczę, jak to się będzie opierało. No teraz całkiem fajnie się trzyma, nie ugina mi się, dlatego dość szybko muszę to zrobić, żeby mi klej nie zasechł. Nakładam klej na te miejsca, gdzie po prostu będzie się stykało z ramką. Teraz ustawić, żeby to było równo, bo ja też mam przez tego live'a inną perspektywę. O, ale chyba jest ok. Trzymać
trzyma się. To teraz sobie przykleję jeszcze ten wspornik na serduszko. W ten sposób. Okej. Tu mi trochę kleju brzydko wyszło, więc go sobie zagessuję. On mi zginie pod tą warstwą tego gesso, nie będzie go widać. Tu jeszcze sobie domaluję gdzieniegdzie. Ok. Wszystko się super trzyma. No właśnie, ramka się nie złamie, dlatego że jest oparta w takich kluczowych, że tak powiem, miejscach. Tu jest usztywniona, tu jest usztywniona, więc nie ma prawa się tutaj nic złamać. Ona jest w przeciwieństwie, ta żywica w przeciwieństwie do masy jest twarda. Słyszycie, że ona jest twarda, nie jest, tak powiem, łatwo, nie tak łatwo ją złamać. I co? Jeszcze zostały mi tutaj do umieszczenia te mniejsze elementy, czyli tą dziurkę od klucza tu sobie przykleję. Tak, będzie na bogato. I teraz przyłożę serduszko sobie serduszko przyłożę, tak żeby mi potem się zmieściło. Żeby się potem nie okazało, że mi się nie mieści. Dlatego najpierw sobie je przyłożę, a teraz dopiero będę przyklejać te pozostałe mniejsze elementy. Tak. I tu może jeszcze jakiś gdzieniegdzie, może jakiś drobiazg? Czy nie? Jak myślicie, dodać jeszcze gdzieś coś? Czy już będzie za dużo? Nie, chyba już wystarczy. To serducha jeszcze nie przyklejam, ale muszę ponownie zagessować te elementy, które dodałam. Czyli znowu smyru. Smyru. Malujemy cienką warstwą. Od razu się też pozbywam tych nitek od kleju na gorąco, które gdzieniegdzie tam jeszcze mi się zahaczyły. No tak, wada taka jest właśnie tego kleju na gorąco, że ciągną się za nim takie drobne niteczki. Jeszcze tu. A wazeliną, Becie, piszesz? No, może spróbuję kiedyś. I jakoś tak, że tak powiem, strasznie te nitki nie przeszkadzają, dlatego jakoś tak się za nimi się za bardzo nie przejmuję. Okej. To już mamy gotowe. To sobie odłożymy. Pozostałe rzeczy z tych drobnych rzeczy, z tych drobiazgów już mi się raczej nie przydadzą, więc je sobie od razu
przesypię na miejsce z powrotem i przejdę do serduszka. Duży pędzel w wodę do pomalowania serduszka użyję po pierwsze, bo to będzie pierwsze, ale nie ostatnie medium. Będzie to nowość od Finabar, czyli Liquid Acrylic. Świetna, bardzo napigmentowana farbka, której właściwie potrzeba bardzo malutko, niewiele. Potrzebuję pędzelek i najprościej w świecie muszę te serducho pomalować. Ale zobaczcie, jaki to jest kolor. Nie wiem, czy to widać, jaki to jest świetny kolor. Po prostu wygląda jak krew. Bardzo mi się podoba. I jest ta farbka bardzo napigmentowana, zobaczcie. Maluję nią i od razu mi kryje. Bardzo kryjąca, bardzo fajna. Świetny kolor. To jest nowość, także jeszcze chyba niedostępna w naszych sklepach, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Myślę, że zakochacie się w tych farbach, bo ich jest sporo, całkiem sporo. Teraz nie powiem Wam z pamięci, ile tych kolorów jest, ale naprawdę jest ich no dużo. I wszystkie są takie fantastyczne, jeśli chodzi o kolorystykę. Oczywiście ufajdam się, jak zwykle, bo nie można byłoby inaczej. No taka jest też wada tej farbki, że trudno się zmywa z rąk. Ja już dzisiaj z niej korzystałam rano, dzisiaj rano. I do wieczora nie domyłam się tak jak trzeba. Także jeżeli ktoś się boi brudzić, no to raczej w rękawiczkach. Ale ja nie mam z tym problemu. Zobaczcie, moje dziecko, nawet to najmłodsze, jak zobaczyło, że mam takie czerwone ręce, to myślało, że ja się skaleczyłam. No, taki kolor po prostu, jak krew prawdziwa. Mamy serducho pomalowane. Odkładam je sobie do wyschnięcia. Trochę sobie paluchy poprzecieram, żeby nie pobrudzić wszystkiego dookoła tym czerwonym kolorem. Zobaczcie, połowa tej kropelki, którą użyłam, została mi połowa. A to była dosłownie kropeleczka tej farbki. Bardzo wydajna, mocno napigmentowana. Świetny produkt. I przejdziemy do kolorowania naszego projektu. To same serducho to już będzie później, jak gotowy będzie właściwie już prawie pomalowany projekt. I kolejne nowości, tym razem od Lindy's Gang. Świetny produkt również. Zupełnie, może nie całkowicie inny jak te, które już znacie, mgiełki. Ale jest dużo bardziej, może ja nie będę mówić jak hałasuje. Najpierw potrząchnę porządnie.
dużo bardziej napigmentowany, jeśli chodzi o kolor, niż mgiełki, które znacie. Tutaj, jeżeli ktoś już oglądał wcześniej nagrany przeze mnie filmik na temat tych nowości, to już to nieco wie. Mają te fajne takie dzióbki. I teraz będę nakładała pędzelkiem. Nie jest to taki sam efekt jak przy użyciu tej farbki od Finabar, bo ta farbka kryjąca jest bardzo, a ten produkt jednak daje, no nie kryje tak do końca, tylko ten, że tak powiem, biały, jaśniejsze fragmenty widoczne są. A jeszcze za chwilę, jak spryskam to wodą, to zobaczycie, że on się troszkę spłucze i ta biel wyjdzie mi jeszcze na wierzch. Czyli najpierw sobie maluję tutaj tym nowym produktem Lindis. Tutaj w tym rogu to jest kolor taki czarny. I druga część to będzie ten róg, czyli kolorystycznie będzie to tak przechodziło stąd w tą stronę. Nie chcę całkiem zamalować tego, bo po prostu ta praca byłaby taka, zrobiłaby się ciężka i, no i wszystkie te elementy by zginęły, gdybym zamalowała. Nie byłoby to tak fajnie. No, można byłoby to zrobić inną techniką, na przykład gestem czarnym i samymi woskami wtedy. To też byłby inny efekt, ale wybrałam tym razem taką technikę, żeby Wam pokazać właśnie, jak można pracować z tymi nowymi produktami. Te produkty Lindis chyba też jeszcze nie są dostępne u nas w Polsce. Także trzeba się zwracać, jeśli chodzi o nie, najlepiej, żeby sklepy sprowadzały. W Retrocraft Shopie jest właśnie przedsprzedaż co jakiś czas i produkty Lindis również są sprowadzane. Także gdyby ktoś potrzebował, to myślę, że można napisać do sklepu i sklep wtedy będzie sprowadzał. Ok? I teraz jak już mam to tak pomalowane, to wezmę sobie atomizerek z wodą i delikatnie spsikam. Chcę, żeby te krawędzie tego, co pomalowałam, rozmyły się. I teraz nawet jak już mam cały projekt spryskany wodą, muszę trochę sobie tego dołożyć, bo mi zabrakło. To chcę, żeby to popłynęło tutaj, w tej ramce. O, dlatego tak sobie to troszkę tu poprzechylam. O, widzicie, jak fajnie tutaj to się rozpływa? I teraz to sobie delikatnie podsuszę przed użyciem drugiego koloru, dlatego że nie chcę, żeby mi się tutaj błoto zrobiło na tej pracy. Jak podeschnie ten kolorek, to będę nakładać dopiero drugi.
tak mam to z grubsza już podsuszone. Ale tak pomyślałam, żeby tutaj sobie jeszcze jednak dodać taki mały kleksik. Gdzie ta woda? Tu może leży koło mnie, ale nie widzę. Czyli tu taki mały kleksik i jeszcze tu na dole też mały kleksik. Widzicie, że ja tego nie robię jakoś tak starannie, z zamierzeniem, tylko tak mało starannie. I tu chcę, żeby to było po prostu tylko delikatnie, dlatego to sobie osuszam, zdejmuję nadmiar i znowu suszę. I teraz, ponieważ ten kolor rozmyłam trochę wodą i on jest przez to zrobił się troszkę jaśniejszy, to teraz już bezpośrednio z samej buteleczki gdzieniegdzie dodam tego barwnika, żeby ten kolor nie na całej powierzchni, ale w niektórych miejscach był ciemniejszy. Dzięki temu uzyskam taki efekt cieniowania. Jak widzicie, te, nie wiem czy to dobrze widać na tym, że tak powiem, filmie, że te mgiełki, znaczy to, to nie są mgiełki, raczej farbki, mają tradycyjnie, tak jak wszystkie produkty Lindys, są dwutonowe, czyli oprócz tego, że on jest taki czarny, kolor to jeszcze ma taki złoty połysk. Ja nie wiem czy to widać, bo jednak Facebook to sporo pogarsza jakość, ale mam nadzieję, że to widzicie, że oprócz tego, że te elementy są czarne, to również są złote. Czas na drugi kolor. To jest podobne kolorystycznie jak ten Liquid od Finabar, ale jednak troszkę inny produkt. Zaraz zobaczycie. Również ma połysk w innym odcieniu. Zanim przejdę do malowania głównego obiektu, to jeszcze na to moje serduszko dodam takie duże krople tego produktu od Lindys. Dzięki temu on mi się dostanie tutaj w te zakamarki i również da takie efekty cieniowania, że to serduszko nie będzie takie jednolite, tylko tam, gdzie tego produktu dostanie się więcej i gdzie on zaschnie, wtedy te miejsca będą ciemniejsze. Już teraz ja widzę, przynajmniej nie wiem jak wy, że te żyłki, gdzie ten produkt Lindys osadził się między tymi żyłkami, bardziej się uwypukliły i są takie cieniowania na tym serduszku.
Nie wiem, wiesz, Beatko, nie sprawdzałam, ale no nie odpowiem ci, czy można zamienić. Czy to są te same, czy te same pojemniki, to są cegiełek? Trudno mi powiedzieć. Być może da się zamienić, z tym, że to jest produkt dużo bardziej napigmentowany. I myślę, że raczej do rozcieńczenia wodą, jeśli chodzi o pryskanie. Chyba, że ktoś bardzo lubi bardzo mocno intensywne kolory, to myślę, że też by się sprawdziły, ale jednak należałoby chyba z wodą rozcieńczyć, jeśli chciałoby się z tego zrobić po prostu mgiełkę. O, jest gotowe, czyli to serducho, czekajcie, bo ono jeszcze od spodu jest mokre, więc ja sobie je tutaj na chusteczce. Nie wiem, czy widzicie, że ono oprócz tego, że jest czerwone, i ten efekt uzyskaliśmy właśnie dzięki temu liquidowi od Finabar, to teraz dzięki temu produktowi od Lindis, oprócz tego, że mamy cieniowania, to również mamy złoty połysk w zakamarkach. I to serducho wygląda naprawdę fajnie. Zbiorę sobie teraz tą kałużę. I serduszko idzie na bok na razie. Wracamy do mojego projektu głównego. I tutaj również najpierw sobie pędzelek wyczyszczę. Wycisnę sobie tutaj na tackę troszkę tego produktu i również pędzelkiem będę nakładać i tutaj staram się tak, żeby te kolory się połączyły, czyli po pierwsze nakładam miejscami w te, tam gdzie już ten kolor czarny wcześniej nałożyłam, ale nie chcę, żeby to było tylko na tym czarnym. Chcę również, żeby było tej czerwieni takiej soczystej też troszkę było widać. Dlatego też obok, gdzieniegdzie nakładam ten kolor na białej powierzchni. I tutaj w tym miejscu też chcę ten czerwony kolor uzyskać. Tu mi się na tacce te kolory zmieszały. O, muszę sobie dołożyć. Czyli tutaj dużo, dużo tego koloru czerwonego. Również na tych białych elementach, żeby te kolory się przenikały, żeby ta czerwień była czerwienią, ale jednocześnie, żeby przechodziła w tą czerń i wtedy wszystko będzie tworzyło jedną całość. I tutaj, tak jak wcześniej, użyję również tego zakraplacza i dosłownie tylko troszeczkę gdzieniegdzie dodam, żeby ten kolor był jeszcze bardziej intensywny. No to mi już za dużo poleciało, to sobie to zabieram ręcznikiem papierowym i tutaj też bym chciała, żeby mi to troszeczkę spłynęło na tą ramkę, więc ponownie sobie tutaj delikatnie spryskam i tak jak wcześniej nałożę
i pozwolę temu kolorowi się przesunąć, żeby on taki zacieki porobił. Za mało wody. O, teraz lepiej. Żeby mi ten kolor razem z wodą się rozniósł. A nie za bardzo, tutaj już nie chcę tego, więc to sobie ścieram. I jeszcze na dole. Też tutaj troszeczkę, żeby mi ten czerwony kolor tutaj, tą rameczkę przyozdobił. Dobra. To na razie wystarczy. I muszę to teraz dość dobrze wysuszyć. Teraz się tak dopatrzyłam, że tu mi brakuje jeszcze koloru. Że te tło takie jest nie, że tak powiem, niekompletne i odstaje mi od całości projektu. Jest za białe w stosunku do pracy. Dlatego tu sobie jeszcze te tło domaziam trochę. To sobie na razie odłożę do przeschnięcia. Serducho będzie pasowało w tym miejscu, ale jeszcze go nie przyklejam. To tylko tak dla podglądu, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Teraz przygotujemy miksturę. Miksturę, która się będzie składała z, po pierwsze, gesso białe i tego potrzebujemy, ponieważ tam nie będę dużo tego używać, więc tak troszeczkę białego gesso. Druga rzecz, heavy body gel. Tego też nie za dużo. Okej. No, wiem, że serce robi robotę, bo to jest główny element. On musi być wyjątkowy i taki robić efekt wow. A wszystko dookoła też jest ważne. I trzeci składnik to są artstonesy, których w tym projekcie użyję naprawdę niedużo, więc tylko taką małą garsteczkę. I teraz pędzelkiem muszę to wszystko wymieszać.
To sobie odkładam na chwilę, bo do tego wrócę za moment. I przejdę teraz do wykańczenia projektu. I będę używać wosku. Wosk, oczywiście Finabar. I jest to tym razem turkusowy wosk. I będzie to, że tak powiem, koronkowa robota, ponieważ halo, halo, widzicie mnie? Jakieś zakłócenia? Czy coś nadal jest nie tak, czy wróciło już do normy? Nie wiem, widzicie czy nie widzicie? Dajcie znać. Naprawiło się? Czyli co, mogę wracać dalej do pracy? O, czyli się ok, może jakieś zakłócenia były, nie wiem z czym spowodowane. Ale w każdym razie nabieram wosk na palec, rozprowadzam sobie na dłoni. I teraz, bardzo ważne, bo nie chcę zapaćkać tego serca, tylko chcę podkreślić te żyły. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Po prostu to jest piękne według mnie. Mnie to się strasznie podoba. Uwielbiam woski. One bardzo fajnie dają efekt. Zobaczcie, co się dzieje teraz z tym sercem. Niesamowity efekt. To jest turkusowy, o matko. Mystic Turkus. To jest z tych starszych wosków. Jeden z tych starszych, ale nadal można, że tak powiem, chyba je dostać. Na pewno w Retro Craft Shopie wydaje mi się, że są. Teraz tu sobie jeszcze podkreślam brzegi tego serducha tym właśnie turkusowym kolorkiem. Nie chcę zapaćkać w całości tego serca. Chcę, żeby ta czerwień i złoto nadal były na tym serduszku, natomiast samego niebieskiego koloru, tego turkusowego właściwie, używam do podkreślenia tych żyłek. Piękne. No, mnie się bardzo podoba. Nie, żebym tutaj w samozachwyt wpadała, ale naprawdę, naprawdę mi się podoba. Teraz ten wosk wykorzystam również do wykończenia samej pracy. I tu już postaram się go nałożyć miękkim pędzelkiem. I tutaj również najpierw na dłoni, czyli zdejmuję nadmiar wosku, żeby nie narobić kleksów. Delikatnie. I też nie chcę całkiem tego zapaćkać, czyli nie po całości, ale gdzieniegdzie podkreślam szczegóły tej pracy. I ten wosk, zauważcie, że na jasnych powierzchniach daje kolor brązowy. I to też ma fajne, że tak powiem, efekt, swoje plusy. Bardzo mi się to podoba. Taki daje efekt postarzenia, ale jest to bardziej kolor brązowy w tym momencie. Natomiast na ciemnych powierzchniach, tak jak tutaj mamy tą czarną farbkę od Lindis, to gdy dodatkowo pokryjemy to tym woskiem, to wychodzi nam kolor turkusowy.
No już mi się ta praca prawie biała, znaczy w sensie ten biały kolor prawie mi zniknął. Nie chcę tego całkiem zamalować, dlatego chyba już przestanę, jeśli chodzi o te woski. Zobaczcie, tak to wygląda na tym etapie. Tak, nowe kolory też są piękne tych wosków, z tym, że mi żaden kolorystycznie nie pasował. Bo serce to taki mi się właśnie kojarzy czerwień i niebieski, ale taki właśnie turkusowy, taki jak te żyłki takie, no wiecie o co chodzi, prawda? Nie muszę wam tego tłumaczyć. Rozumiecie mnie na pewno. Dobrze, to teraz wracamy dalej do naszego serca znowu. I w tym momencie już mogę je sobie tu przykleić. I żeby mi się to ładnie trzymało, to muszę użyć sporej ilości kleju, bo to ciężki element. Przyklejam go. Mam nadzieję, że na środku. Okay. Co dalej? Dalej wykorzystam moją tajemniczą miksturę i będę ją wkładać gdzie niegdzie. Rozjaśni mi to troszkę ten projekt, bo momentami miejscami jest on ciemny. To dodatkowo ta biel tych kuleczek rozjaśni mi. No tu mam niewysuszone, widzicie, i mi się marzy. Muszę podsuszyć. I oczywiście jest nowy pędzelek, bo tamten już mi się ubrudził. Dlatego nowy pędzelek. I może zacznę najpierw od tych miejsc, gdzie mam białe. To mi się tu tak nie ufajda za bardzo. Zaraz. Bo tak szczerze powiedziawszy, to powinnam to cały ten projekt zostawić trochę do wyschnięcia. Wtedy te farbki, jak wyschną całkowicie, to nie marzą się, a dopóki one są mokre, to jak nałożę świeże gesso białe, to one się połączą i ten kolor niestety to gesso zafarbuje. No ale mam nadzieję, że chociaż trochę mi się uda tego białego dołożyć. Może teraz tu z tej strony. Drobinkę. Widzicie, jak nakładam produkt, to robię to tak schodkowo. Przekładam z jednej warstwy na drugą. Tak, żeby to było połączone ze sobą. Może tego dam tego jeszcze tutaj w środku też. Nie za dużo. Ok. No i maznęłabym tutaj na ten kolor, ale nie wiem, czy mi się to nie zleje, bo to jeszcze pewnie nie jest suche, tak jak powinno być. No, ale spróbuję.
I jeszcze może tu odrobinkę. I ostatni kawałek. Gdzie by tu włożyć? Tu nie. Może bym tam wypchnęła. Tylko czy mi się to uda, tak żeby nie ubrudzić serducha. Udało się. Dobra. Pędzel do wody. I znowu muszę troszkę podsuszyć. Dobrze, podniosę oczywiście. Podniosę wyżej. To jeszcze jest nie koniec, ale na tym etapie wygląda tak. Myślę, że bardzo efektowne. Nie wszyscy lubią taki klimat, ale ja uwielbiam. Suszę szczególnie tam, gdzie nałożyłam te kuleczki. Myślę, że tak na razie będzie dobrze. I znowu gesso. I znowu ręka. Malujemy. I teraz dosłownie. Trochę mam pędzel za sztywny. Już ten mi się mam ubrudzony. Ten jest miększy. Ale ten już mam woskiem ubrudzony. A inne mam mokre. Ten byłby lepszy, no ale jak już jest mokry, no to już go nie użyję, bo to musi być suchy pędzel. Mam nadzieję, że mi się to uda. Muszę teraz delikatnie posmyrać jeszcze. Nie chcę tego całkiem na biało, absolutnie. Ale minimalnie, tak delikatnie, dosłownie delikatnie. Posmylać na biało, żeby rozjaśnić po pierwsze ten projekt, a po drugie, żeby jeszcze bardziej uwypuklić te szczegóły. I również na serduszku delikatnie. Jednak ten pędzel jest trochę za sztywny, ale mam nadzieję, że nie zepsuje. Delikatnie. Trochę ten żywy kolor tak troszeczkę stłumię. Minimalnie, dosłownie minimalnie. Smeru, smeru, dokładnie. Dobra. Chyba starczy tego smerania.
Może jeszcze tu trochę białego dodam. I może tu trochę. No te farby są niestety jeszcze mokre. I jak widzicie, gdzie posmyram na biało, to mi to znika. Bo po prostu ten mokry barwnik zabiera mi tą biel. Także należałoby jednak poczekać jeszcze, żeby ta praca przeschła i te smyranie delikatnie jeszcze powtórzyć. Ale już na tym, że tak powiem, etapie smyranie zakończę. Teraz takie coś wymyśliłam sobie jeszcze, że mam taki drucik, też dostępny w RetroCraft Shopie. Nie wiem, czy we wszystkich kolorach aktualnie, bo można go kupić w kilku. I z tego drutu, tak jak są te aparatury do mierzenia pulsu, to one mają takie zygzaki, jak serce bije. I właśnie takie zygzaki z tego drutu sobie zrobię. Czyli najpierw to sobie owinę, żeby uzyskać taką sprężynkę. A następnie tutaj sobie pozaginam i zrobię takie właśnie fale. Jak to można inaczej nazwać? Nie wiem. I one będą tu. To sobie wsunę pod serce. I te dziobaki, zygzaki, czyli jak to tam nazwać. Chcę, żeby tutaj w tym miejscu były. Czyli tu sobie kropelką kleju to podkleję, żeby się trzymało drucik. Trzymaj się drucik. Ja wiem, że te druciki są dla Was mało widoczne, ale jak przykleję, to zaraz Wam pokażę. Jeszcze zbliżę do góry. No, klej mi się skończył. Muszę sobie pomóc pędzlem. O, jest. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tylko dokleję. Tak, jak powinno być. To mi się wysunęło, to z powrotem chowam pod serduszko. No to wcale nie takie proste, żeby to ułożyć. Bo co ruszę, to mi się przesuwa. Ale mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Tak, jakbym tego chciała. Tu sobie muszę to pod sercem jeszcze tu też przykleić. No tak, kleju mi zabrakło. No nic, to później to zrobię najwyżej, bo muszę iść po drugi klej dołożyć. No już nie chcę Was tutaj zostawiać. Zresztą już prawie skończyliśmy. Ok. Jeszcze to wszystko jest dość ruchome. Jak pod sercem przykleję ten drut, to będzie to lepiej wyglądało, bo nie będzie mi się tak przesuwać. Na razie to co dotknę, to w innym miejscu. Ok. No, trzymaj się. Uparty. Dobra. Jak to wygląda? No ciężko, nie wiem, czy Wy to dopatrzycie, ale tu są takie druciane zygzaki. O, jeszcze to wszystko się rusza. Muszę podkleić pod sercem. Jak podkleję w tym miejscu, to wtedy będzie się trzymało.
każdym razie drut wygląda w ten sposób. Został nam na koniec napis. I do tego wykorzystam napisiki tekturowe od Tima Holca. I niech to będzie ten sam napis, czyli Listen to your heart. A z boku tak wygląda. Trójwymiarowy, fajny projekt. I jeszcze zostało napisiątko. Ale napisiątko w całości mi nie pasuje, więc go sobie rozetnę na dwie części. I żeby nie był taki elegancki, czysty i żeby mi pasował do reszty, to go sobie przybrudzę tym woskiem, właśnie tym samym turkusowym woskiem, który użyłam do projektu. Jak go sobie tutaj na krawędziach podbrudzę, to on mi od razu zmieni się i nie będzie taki elegancki, czyściutki. O. Nawet takie zrobię kleksiki, żeby ten napis troszkę przybrudzić. No nie chcę całkiem zawpaćkać, bo to nie o to chodzi. Ale też nie chcę, żeby był zbyt czysty. I teraz tak, gdzie to zamieścić? To jest najtrudniejsze, że tak powiem, pytanie. Żeby to było w miarę symetrycznie. Chyba tu będzie najlepiej. O, tak będzie fajnie. Jednak muszę iść po klej, bo bez tego się nie obejdzie. I te napisiki jeszcze sobie dodatkowo zdystansuję, czyli podkleję sobie je na tekturkę, taką po prostu najprostszą belmatę, jakieś tam resztki po tekturkach. Czyli najpierw tu sobie podkleję. Teraz najtrudniejsze zadanie, żeby to przykleić równo w stosunku do pracy. Żeby nie było skoszone. Krzywo w sensie przyklejone. Chyba tak jest dobrze. I druga część napisu. Teraz zerknę, czy równo
Okej, chyba równo. I w tym momencie myślę, że mój projekt jest skończony. Tak jak mówię, można byłoby po całkowitym wyschnięciu posmyrać jeszcze gdzieniegdzie na biało, ale to chyba nie jest konieczne właściwie. Wydaje mi się, że tak jest fajnie. No i ten drut muszę przykleić koniecznie jeszcze, bo mi się tu przesuwa cały czas. Ale to już zrobię później, poza, że tak powiem, filmikiem. Mam nadzieję, że projekt Wam się podoba, że filmik, w sensie live, całe warsztaty też Wam się podobały. Mam nadzieję, że się dużo nauczyliście. Dziękuję Wam za uwagę, że dotrwaliście ze mną do tej późnej pory. Zapraszam do mojej grupy Warsztaty z Olgą Bielską na Facebooku. Tam na bieżąco znajdziecie więcej takich warsztatów. Także pozdrawiam serdecznie. A to są główni sprawcy. No jeszcze wosk oczywiście. O. Główni sprawcy naszego dzisiejszego live'a. Ściskam Was serdecznie. Oczywiście filmik będzie udostępniony na mojej tablicy. I kto może, kto chce, udostępnię dalej, żeby jak najwięcej osób obejrzało go. A teraz już naprawdę ściskam Was. Dobrej nocy. Cześć.